Cześć. Przypomnij sobie moment, w którym wpadasz na jakiś pomysł. Mówisz, zrobię to. I mam tu na myśli życie zawodowe, jak i prywatne. Zaczynasz czytać, utwierdzasz się w przekonaniu. Tak, to jest to. Czytasz jeszcze więcej edukacji. Oglądasz w necie jeden, drugi, trzeci film na YouTubie. I nagle trafia do ciebie, że to wszystko nie ma sensu. Przychodzi zwątpienie, lęk. Bo nawet jak zacznę wdrażać to, co sobie postanowiłem, to, co jeszcze 5 sekund temu było planem na lepsze życie, otoczenie mnie rozjedzie, wyśmieje, zneguje. To wszystko, po co mi to? Znasz temat? W ten sposób właśnie zaliczyłeś kolejną porażkę w swoim życiu. I możesz sobie to tłumaczyć, że to żadna porażka, ale tak właśnie jest. Pomyśl, ile razy już to przerobiłeś, ile razy miałeś podobną sytuację. Porażki dzielą na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzną opisałem wyżej. Jest pomysł, zaraz są wątpliwości, ucieczka. Tam, gdzie jest bezpiecznie, nie ma ryzyka. Porażka zewnętrzna jest krok dalej. Jest pomysł, wątpliwości, a mimo to decydujesz się, robisz to. Pytasz dziewczynę, czy się z tobą spotka, czy też decydujesz się na otwarcie własnej firmy. Ale niestety i tak nie udaje się. Dziewczyna zajęta, biznes nie wypalił. Źle oceniłeś ryzyko. Jak z tym żyć? Po prostu. Trzeba je oswoić, każdą traktować jako możliwość nauczenia się czegoś nowego i z każdej porażki wyciągnąć jakieś wnioski. Zauważ też, że jeżeli porażka zewnętrzna spotka cię jeden, drugi, trzeci raz, to otoczenie cię trochę inaczej zacznie postrzegać. Bo z głupka, który próbował raz, dał sobie spokój, staniesz się gościem, który próbuje, ma ambicje i chce zmienić życie na takie, jakie sobie wymarzył. Jak nie nogą, to głową, a przebije ten mur. I osiągnie to, co chce. Porażka zewnętrzna jest trudna, o wiele trudniejsza do przepracowania. Częste doznawanie jej może skończyć się tym, że całkiem zabierz w sobie chęć robienia czegoś. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jak wygrywać z niepewnością i lękiem. Ja mogę powiedzieć, że warto zawalczyć o siebie i życzę ci, by porażek w twoim życiu było jak najmniej, ale jak już się pojawią, by były to tylko porażki zewnętrzne, w których wyciągniesz wnioski i dalej będziesz walczył o swoje.